Cześć kochani, witam Was w środowym odcinku, w którym omawiamy sobie idiomy. Dzisiaj będą to idiomy ze słówkiem mixed. Zapraszam Was na historyjkę, tym razem będzie to historyjka o Johnie. John had always been a good student before he got mixed up with those fishy people. After he had got mixed up with those guys, his parents started to have mixed feelings about it. On the one hand, Jill got new friends, but on the other, they were a mixed bag consisted of burglars, car thieves, and hoodlums. Fortunately, the whole family was going to move from New York to LA, and it became a mixed blessing. John separated from his new friends, but now he's all alone again. Moi drodzy, to była historyjka o Johnie. Te historyjki, nie chodzi tutaj w nich o to, żeby one były jakieś bardzo miały ciekawą fabułę, bo staram się takie wymyślać, żeby w każdym zdaniu, przynajmniej w prawie każdym zdaniu był jakiś nowy idiom, więc jeżeli tych idiomów mamy 5, no to też siłą rzeczy tych zdań będzie 6, 7, może 8, maksymalnie 10, więc tutaj nie da się wymyśleć nie wiadomo jak ciekawej historii. Ale zachęcam Was serdecznie do ułożenia własnych takich krótkich historii z tymi idiomami. Zwróćcie właśnie uwagę na to, żeby one były jak najkrótsze i zawierały właśnie te idiomy, które pokazuję Wam w filmikach. Ostatnim razem część z Was pokusiła się o to. Najciekawszą historyką była właśnie ta, którą możecie przeczytać sobie tutaj na dole. Więc możemy wprowadzić sobie taką zasadę, że te najciekawsze będą właśnie ukazywały się w kolejnym filmiku z idiomami. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli filmik Wam się podoba, dajcie łapki w górę. Jeżeli chcielibyście oglądać moje filmiki codziennie, jesteście nowi, to zapraszam do subskrybowania kanału. Uczmy się razem angielskiego. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Buziaki!